Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na ulubieńców pielęgnacyjnych ubiegłego roku. Rzeczy jest sporo, także przygotujcie się na tasiemiec zdecydowanie. I tak poszłam na duże kompromisy, natomiast muszę powiedzieć, że ubiegły rok był dla mnie taki bardzo, ale to bardzo odkrywczy, jeżeli chodzi o pielęgnację. Bardzo dużo zmieniłam, ale też sporo z tych rzeczy, które Wam pokażę za chwilę raczej, wiem, że ze mną zostaną, także to też jest jakiś przełom w mojej pielęgnacji. Zmierzam w bardziej tę świadomą stronę, jest bardzo dużo naturalnych produktów, ale też kilka nie, także zapraszam Was do oglądania i jestem pewna, że odkryjecie tutaj bardzo ciekawe perełki, także już nie przedłużam, zaczynamy. Pokażę Wam na początek olejek, który zdecydowanie wiem, że już ze mną zostanie, bo jego relacja ceny do jakości jest po prostu perfekt. I to jest bardzo znany produkt na YouTubie, jest to olejek marki Vianek. Ja, jak wiecie, bardzo lubię tego typu rzeczy do zmywania makijażu. W poprzednim roku pokazywałam Wam balsam od czaszki, który bardzo dalej lubię i w tym roku również kilka opakowań zużyłam. Natomiast to jest zdecydowanie taka forma, taka opcja budżetowa, ale świetnie ten makijaż zmywa. No i dla mnie to jest taki pierwszy krok w demakijażu. Zaczynam zdecydowanie od olejku, później płynem micelarnym zmywam takie partie jak tutaj koło oczu i takie ciężko dostępne miejsca. Nie pokażę Wam żadnego płynu micelarnego, bo żaden nie zachwycił mnie na tyle, żebym mogła Wam go po prostu polecić. Dużo z opakowań zużyłam tego Dermedic, natomiast dalej poszukuję czegoś, co by miało super naturalny skład, ale też by mnie nie piekło przede wszystkim w oczy, bo tutaj jest największy problem, więc tu Wam tego niczego nie polecę. Natomiast to jest naprawdę świetny olej, który kosztuje około 20 zł, więc cena jest również naprawdę super. Tutaj jest 150 ml i produkt jest ważny 3 miesiące od otwarcia, także niedługo, ale no zdecydowanie, jeżeli nie wymalujecie się codziennie lub prawie codziennie, tak jak ja, to zużyjecie go w tym czasie. Ja już tutaj mam końcóweczkę. Mam co prawda teraz inny produkt do demakijażu, który chciałam przetestować, ale z pewnością wrócę do tego, jak tylko zużyję tamten. Także to jest pierwsza rzecz, którą Wam chciałam pokazać. No i tak jak Wam mówiłam, po płynie micelarnym, którym tam doczyszczam sobie jakieś tam resztki, przychodzi moment na to, żeby zmyć i płyn micelarny, i jakieś tam jeszcze zanieczyszczenia. I do tego służy mi zazwyczaj albo żel do twarzy, albo jakaś pianka. No i właśnie chciałam Wam pokazać piankę, bo myślę, że jest to też taka dużo przyjemniejsza forma. To jest też mega wydajny produkt, który odkryłam co prawda na końcówce roku, ale to już jest moje drugie opakowanie. To Wam pokazuję tylko dlatego, że jest po prostu ładne i jeszcze nie ruszone, ale tamtego jeszcze nie zużyłam. Ale tak jak Wam mówię, używam już no ze 3 miesiące codziennie i na początku używam 2 razy dziennie i dalej się jeszcze nie skończyło. To jest marka Feel Free, to jest marka, którą możecie dostać chyba tylko i wyłącznie w Hebe. Często na tę markę możecie znaleźć jakieś tam promocje, upusty i tak dalej. No i to jest taka naprawdę fajna pianka, która w delikatny, ale skuteczny sposób oczyszcza twarz, która nie pozostawia twarzy takiej, wiecie, wyjałowionej, piszczącej, skrzeczącej i wołającej o nawilżenie, tylko faktycznie to jest bardzo taki nienachalny sposób w oczyszczaniu twarzy. Tutaj skład jest super, także jeżeli macie ochotę na coś bardziej naturalnego, to jak najbardziej. Ja się bardzo z tym produktem polubiłam, no i tak jak Wam mówię, po jakimś czasie używania od razu zakupiłam drugie opakowanie i wiem, że już ten produkt ze mną zostanie. To jest też naprawdę taka budżetowa opcja, bo ta pianka w cenie regularnej kosztuje coś koło 20 zł, z tego co pamiętam, więc też niedużo, a jeżeli jeszcze dorwiecie na promocji, no to lepiej dla Waszego portfela, także naprawdę zdecydowanie polecam. No jak już jesteśmy jeszcze w tym temacie oczyszczania, to nie mogłoby zabraknąć jednego gadżetu, który zdominował jakby ubiegły rok. No i jest to Foreo. Tutaj myślę, że nie ma zaskoczenia większego. Ja co prawda na początku, to jest Luna Mini 2. No i na moje potrzeby ona jest naprawdę wystarczająca. Nie czuję potrzeby kupowania sobie, nie wiem, kolejnych modeli czy coś. Sprawdza mi się to super. Faktycznie na początku używałam tej szczoteczki codziennie, bo nie mogłam jakby przestać.
Teraz już się trochę opanowałam i używam jej, myślę, tak 2 razy w tygodniu. Jest to zdecydowanie wystarczająca ilość użyć, że tak to nazwę. Ja o Foreo kręciłam osobny film i jeżeli chcecie sobie do niego wrócić, to odsyłam Was tutaj. Ale tak słowem podsumowania powiem tylko tyle, że to jest naprawdę super szczoteczka, na którą warto wydać pieniądze. Ja też bardzo często widzę je przecenione na Limango, także jeżeli macie ochotę, to zainstalujcie sobie aplikację w telefonie i one co jakiś czas tam się tam z częstotliwością, nie wiem, raz na 3 miesiące pojawiają i wtedy możecie je kupić zdecydowanie taniej. No ja niestety zauważyłam to dopiero po tym, jak kupiłam ją, więc sporo przepłaciłam niestety. Aczkolwiek nadal uważam, że to jest rzecz, która jest warta tych pieniędzy i która pomoże Wam utrzymać Waszą skórę w dobrym stanie, dogłębnie ją oczyścić, więc jak najbardziej moim zdaniem warto. Więc jak już twarz mamy pięknie oczyszczoną, to przychodzi pora na jej tonizowanie. No i tutaj tak się rozglądam, bo bardzo dużo rzeczy tutaj leży. Mam dla Was 2 toniki. Jeden tańszy, drugi trochę droższy, więc zacznę może od tego tańszego. No bo jak wiemy, po co przepłacać, każdy woli kupić coś tańszego niż coś droższego. Nie wiem, czy cokolwiek tu zobaczycie, bo ta butelka jest już prawie pusta. No i to też właśnie świadczy o tym, że ten produkt bardzo dobrze mi się sprawdził. I mam kolejne również w zapasie. To jest również tonik od marki Feel Free i to jest Refreshing Facial Toner. I tutaj mamy ekstrakt z cytryny, tymianku i... co ja powiedziałam? Cytryny, tymianku i rumianku, tak? Pogubiłam się. No i muszę stwierdzić, że to jest naprawdę fajny tonik, który daje uczucie takiego ukojenia, nawilżenia. To jest zdecydowanie efekt, który ja w tonikach lubię, bo to tylko nie chodzi... dla mnie, jeżeli chodzi o mnie, to nie chodzi... Jeżeli chodzi o mnie, to tonik nie jest tylko po to, żeby jakby wyrównać to faktyczne pH skóry, ale też żeby nawilżyć po prostu twarz już na poziomie toniku. I ten faktycznie to robi, daje takie uczucie ukojenia. Skład jest naprawdę bardzo krótki i bardzo dobry, także Wam polecam. Mamy tutaj 98,4% składników pochodzenia naturalnego. No i to jest, tak jak Wam mówiłam, również marka dostępna w Hebe i to jest naprawdę tani produkt, także zdecydowanie Wam polecam. Natomiast już nieco droższym produktem, ale to mi się sprawdza po prostu fenomenalnie, jest tonik, albo to w sumie zasadniczo to jest chyba esencja. I to jest marka Pyukang Yul i to jest chyba koreańska marka, z tego co się orientuję, i to jest Essence Toner. Tutaj mamy 200 ml i po prostu, zobaczcie, nie wiem czy to... o, ja go zużyłam tyle, a używam go już... no, ponad 2 miesiące. Tego naprawdę wystarczy nałożyć na twarz niedużą ilość. Ja co prawda nakładam go na dłonie i po prostu wciskam w twarz, ale właśnie to uczucie takiego nawilżenia jest niemalże natychmiastowe. Fenomenalnie działa i też muszę powiedzieć, że właśnie 2019 rok był dla mnie takim rokiem przełomowym pod względem toników, ponieważ ja wcześniej jakby nie doceniałam ich zalet, ich działania. Teraz myślę, że to jest jeden z ważniejszych kroków, jeżeli chodzi właśnie o całą pielęgnację. No i zdecydowanie jak już znajdziecie dobry tonik, to warto na niego również wydać trochę więcej. Także zdecydowanie Wam polecam, to będzie również super sprawdzać się dla cery suchej, aczkolwiek ja mam normalną z przeczuszczającą się strefą T i również dla mnie to jest po prostu rewelacyjny tonik, zarówno na dzień, jak i na noc, nie ma znaczenia, działa po prostu świetnie. Po toniku w moim przypadku przychodzi kolej na serum i również ten ubiegły rok był dla mnie przełomowy pod tym względem, ponieważ faktycznie zaczęłam używać, stosować ten krok w mojej pielęgnacji, dzięki czemu moja pielęgnacja stała się naprawdę wieloetapowa. No i mam jakby odrębne produkty na dzień, odrębne na noc, albo je po prostu czasem zamieniam, więc nie używam jakby jednego serum cały czas, a używam ich rotacyjnie, że tak to powiem. Tutaj niestety nie pokażę Wam żadnej budżetowej opcji, ale pokażę Wam 2 nieco droższe, które moim zdaniem są po prostu rewelacyjne. Zacznę od tej, która ze mną jest dłużej i to jest jakby moja druga butelka w trochę innej formie, ale już Wam za chwileczkę tłumaczę. Myślę, że dla nikogo nie będzie to zaskoczeniem.
Jest to oczywiście serum od marki Sensumare. Tutaj mam akurat opcję Algo Light, czyli dla skóry właśnie mieszanej lub w kierunku tłustej. Ale ja też zużyłam już w ubiegłym roku Algo Rich, jeżeli chodzi o te serum. W ogóle, jeżeli chodzi o markę Sensumare, to koniecznie dajcie znać, bo ja już na ten moment przetestowałam każdy jeden kosmetyk z tej marki. No i mogłabym zrobić w sumie film o tych kosmetykach, taki zbiorczy, o tym, jakie mam zdanie na ich temat. Ale wracając do tego serum, to jest to naprawdę świetne serum, którego ja faktycznie używam właśnie na dzień pod krem. Tamto, które miałam Algo Rich, używałam właśnie porą letnią, po prostu zamiast kremu, kiedy było bardzo, bardzo gorąco i nie chciałam jakby dodatkowo tej skóry jeszcze obciążać kolejnymi warstwami. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że warto zainteresować się marką Sensumare z tego względu, że te produkty ogólnikowo są na maksa napakowane substancjami i składnikami aktywnymi. Świetnie oddziałują na skórę i faktycznie można zobaczyć rezultaty. Dlatego też te produkty są bardzo bogate, bardzo skoncentrowane. Może nie należą do najtańszych, aczkolwiek ja uważam, że ta cena w porównaniu z jakością jest bardzo adekwatna, a wręcz z powodzeniem mogliby podnieść cenę. Ja bym tak osobiście to sobie życzyła, żeby marka Sensumare wypuściła jakieś maski. Naprawdę bardzo bym tego chciała. Ale to Wam jak najbardziej mogę polecić. Ogólnie dzisiaj Wam pokażę trzy produkty tej marki, a właściwie wyrzuciłam już, dobra. Toniki, właśnie, tonik, zapomniałam, słuchajcie, tonik marki Sensumare. Nie pokażę Wam go, wkleję Wam zdjęcie tutaj, bo on ostatnio trafił do Denka. Zapomniałam kompletnie o nim, ale jak ja mogłam o nim zapomnieć? Rewelacyjny tonik, który właśnie też koi i nawilża cerę. I zdecydowanie do niego wrócę. Ja miałam go w tej największej pojemności, sprawdzał się super. No, także chyba dzisiaj to Wam pokażę właśnie całościowo Sensumare i może będziemy mieli to z głowy, bo wszystkie produkty po prostu kocham miłością absolutną. Także serum jest super. No, ale jeszcze Wam pokażę jedno. Aha, no i to jest takie serum właśnie... Butelka jest w ogóle bardzo podobna do serum od Lancome Jeune Fille. Jest wręcz identyczna. No i tutaj macie właśnie taki kroplomierz i to serum jest po prostu takie wodniste, bym powiedziała, żelowe, które bardzo szybko się wchłania. Kolejnym serum będzie serum marki Piu Kang Yul. No i ja gdzieś na ten moment zużyłam go tyle. Świetne serum, które faktycznie jest serum nawilżającym, jak jego nazwa wskazuje, jest to Moisture Serum. I tutaj jest duża pojemność, ale nie pamiętam jaka, 100 ml, więc starczy to Wam, uwierzcie mi, na naprawdę długi, długi czas. Jedyne, do czego mam zastrzeżenie, jeżeli chodzi o ten produkt, bo jego działanie jest naprawdę świetne i faktycznie jakby potem potęguje działanie kremu, co można szybko zauważyć, gwarantuję Wam to. Natomiast jedyne, co mnie irytuje, to ten kroplomierz, ponieważ bardzo ciężko się nabiera produkt i czasem trzeba się po prostu mocno namęczyć, żeby wydobyć pożądaną ilość tego serum. Niemniej jednak jest to naprawdę bardzo dobry produkt i zdecydowanie również Wam polecam. Marka Piu Kang Yul również mnie bardzo zaskoczyła. I myślę, że jeszcze sięgnę po jakieś inne rzeczy właśnie tej marki. Muszę tu sobie jakoś zrobić miejsce, bo już po prostu tego miejsca mi faktycznie brakuje. No to jak już siedzimy w kremach, to może pójdźmy dalej do kremów dziennych, że tak powiem. Kremem, który mi się po prostu sprawdzał rewelacyjnie w tym roku, znaczy w roku ubiegłym, jest krem marki Kiehl's. Jest to Calendula Serum Infused Water Cream. Ja wiem, że Kiehl's nie ma najbardziej naturalnych składów na świecie, mam tego świadomość, ale no, co Wam mogę powiedzieć? To już jest po prostu resztka, która mi została, nie wiem, na 3-4 użycia. Chciałabym znaleźć coś podobnego w bardziej jakby naturalnej wersji, ponieważ to jest właśnie taka... może Wam pokażę. Nie dość, że ten krem przepięknie pachnie cytrusami, ale to jest taka bardzo... żelowa opcja. Zobaczcie, ja go tu sobie trochę nałożyłam. On się niesamowicie łatwo rozprowadza i bardzo szybko wchłania, ale też daje taki niesamowity efekt takiego wygładzenia skóry. Przepięknie twarz później wygląda w połączeniu z makijażem. No i właśnie dlatego też ten krem mi się tak dobrze sprawdzał.
Bardzo szybko się wchłaniał, dlatego też przede wszystkim w tym okresie wiosenno-letnim był dla mnie wybawieniem, ale teraz ja go również używam i również jakby wystarczało mi to na nawilżenie, jeżeli chodzi o dzień. I faktycznie wzmacniałam też ten efekt serum. Tak jak Wam mówię, bardzo bym chciała znaleźć coś podobnego, ale bardziej naturalnego, ale no nie mogłam pominąć tego kremu, ponieważ sprawdzał mi się świetnie i mimo wszystko nadal zastanawiam się nad zakupem kolejnego opakowania, bo na ten moment nie znalazłam lepszego zastępstwa. Co prawda drugi krem dzienny, który Wam pokażę, jest również super, natomiast jego konsystencja już jest zupełnie inna. No i jest to właśnie również krem od marki Sensum Mare z tej serii Light. Tak on wygląda. No i tutaj akurat mam go jeszcze całkiem sporo, więc Wam go pokażę. Ta konsystencja jest taka bardzo, bardzo zbita, ale niech Was to nie zwiedzie, bo po nabraniu tego kremu na dłoń, on również, zobaczcie, bardzo szybko się rozprowadza i zamienia w taką bardzo delikatną woalkę. Również szybko się wchłania, co jest dla mnie naprawdę dużym plusem, jeżeli chodzi o poranki. No natomiast konsystencja tamtego kremu mi zdecydowanie bardziej odpowiada z tego względu, że jest po prostu taka bardziej żelowa, więc też nie jest aż tak obciążający. To też nie jest krem ciężki, żeby było jasne. On się zdecydowanie nada dla cer właśnie mieszanych lub tłustych. Niemniej jednak właśnie on też ma to bogactwo jakby składników aktywnych, co jest oczywiście na plus. Ja nie twierdzę, że nie, ale wolałabym właśnie coś takiego jednak lżejszego na dzień. No i wtedy sprawdzałoby mi się to, myślę, dużo, dużo lepiej. Jeżeli chodzi o kremy nocne, co ja tutaj mam? Nie mam nic, bo właśnie a propos ostatniego denka wyrzuciłam te opakowania, więc również to był krem od Sensum Mare, tutaj mam ten Light, ale tamten Rich fenomenalny. Po prostu zużyłam chyba 2 albo 3 opakowania w ubiegłym roku, także to też o czym świadczy. On na przykład dla skór suchych będzie super na dzień, naprawdę. Będziecie czuły niesamowitą ulgę. Dla mnie to był idealny krem nocny, który był mega gęsty, taki pastowaty wręcz, ale taki no kojący, naprawdę kojący. Także to jest w sumie jedyny krem taki na noc, który bym chciała Wam pokazać, bo on mnie najbardziej urzekł, jeżeli chodzi o wszystkie kremy w ubiegłym roku. No i kremy pod oczy. Mój totalny ulubieniec ubiegłego roku to również jest Sensum Mare. No tak jak Wam mówiłam, wszystkie po prostu produkty sprawdzają się super. No i to jest krem, który faktycznie przynosi rezultaty i ja zauważyłam poprawę jakości mojej skóry pod oczami na przestrzeni ostatniego tam czasu. Tutaj mam końcówkę, ale zdecydowanie kupię ponownie. Jak tylko skończę kolejne kremy, to wrócę do niego na pewno. To jest krem, który zaspokaja potrzeby mojej skóry. Jeżeli po prostu macie może mniej taką cienką skórę, to on nawet będzie dla Was zbyt bogaty. Chociaż myślę, że w pielęgnacji nocnej to tak czy siak jest super regeneracja, ale dla mnie on zarówno na noc, jak i na dzień jest po prostu perfekcyjny. Faktycznie po prostu te drobne zmarszczki są niwelowane. Oczywiście po jakimś czasie, nie to już tam po tygodniu czy po dwóch, ale po jakimś czasie zdecydowanie zauważyłam, że ta skóra moja pod oczami zaczyna wyglądać lepiej, za co jestem bardzo wdzięczna, dlatego też po ten krem wrócę, bo on ma taką naprawdę bardzo bogatą konsystencję. O, wycisnę go sobie tutaj trochę i Wam pokażę, on jest tutaj. No i tak jak Wam mówiłam, on zarówno pod makijaż, jak i na noc sprawdza się super. Tak delikatnie bym powiedziała, rozjaśnia nawet te okolice pod oczami. Także super, naprawdę polecam Wam z całego serca. A kolejny krem pod oczy, który bym Wam chciała pokazać, to jest coś, co również przyszło do mnie jakby pod koniec roku. Coś, co zamówiłam totalnie w ciemno, ale po prostu zakochałam się, naprawdę się zakochałam. To jest, myślę, że bardzo mało znana marka wbrew pozorom. To jest marka The Alba. I ten krem się nazywa Multi Treatment Eye Cream Whitening and Wrinkle Care. No i słuchajcie, to jest krem, który ma 30 ml. I to jest najprawdopodobniej również jakaś koreańska nazwa, biorąc pod uwagę napisy, które można znaleźć na opakowaniu tego kremu.
Tak więc 30 ml to jest bardzo dużo, bo normalnie mamy 15 w kremach pod oczy. I ja pamiętam, go kupiłam na Black Friday i wtedy też ta cena była bardzo, bardzo przystępna. Ja go dostałam w sklepie La Rose, o ile się nie mylę. I powiem Wam tak. Ja wcześniej byłam ogromną fanką kremu pod oczy Shiseido Benefiance. I to jest krem, ten konkretny, który trzymam w dłoni, to jest krem, który konsystencją bardzo mi przypomina tamten krem. Ja jak pierwszy raz go nakładałam pod oczy, to było takie wow, super, po prostu on taki gęsty, taki na maksa odżywczy. I słuchajcie, ja faktycznie po jakimś tam miesiącu, odkąd zaczęłam używać ten krem, zauważyłam, że ta skóra pod oczami rozjaśniła się. Tutaj mamy też, z tego co ja pamiętam, jakiś wyciąg z białej trufli. No i faktycznie, tak jak tutaj producent obiecuje nam to wybielenie. I faktycznie tak jest. Także jeżeli właśnie planujecie zmienić swoją pielęgnację na tę bardziej naturalną, ale potrzebujecie czegoś takiego naprawdę gęstego, odżywczego, to wierzcie mi, będzie strzałem w dziesiątkę. Nawet nie wiem, czy nie bardziej lubię ten krem od Sensumare, ponieważ ta jego konsystencja jest idealna, po prostu idealna. No myślę, że to jest po prostu odkrycie zeszłego roku zdecydowanie. Dobra, dalej, bo ja już widzę, że tutaj pół godziny prawie gadam, a nawet nie doszłam jeszcze do połowy, także no to będzie chyba jeden z dłuższych filmów. No dobra, także do czego by tu teraz przejść, tak się zastanawiam, może do ciała? Chyba tak? Chociaż nie, jak już przerobiliśmy wszystkie kremy, to może jeszcze maski i będzie już jakby ten temat zamknięty, jeżeli chodzi o twarz. Taupe to jest akurat linia, która chyba na wyłączność jest dostępna w Douglasie, z tego co ja się orientuję. No i jak to tam weszło, to po prostu mnie zaintrygowała ta linia. To jest linia Black from Nature. No i jakby tutaj taupe skłania się ku takim bardziej naturalnym składom, chociaż szczerze mówiąc nie do końca tak jest. Natomiast to jest maska, która naprawdę bardzo dobrze nawilża i wygładza skórę. Ona ma postać takiego kremu, jak możecie zauważyć, już sporo jej zużyłam. Jedyne co mi przeszkadza trochę to jest jej zapach, bo on jest taki dość intensywny i przytłaczający mnie osobiście. Opakowanie jest bardzo urocze i właśnie takie pro nature, że tak powiem, ekologiczne bardziej. No i tutaj jest napisane, że ona łagodzi podrażnienia. Faktycznie wzmacnia ochronę antyoksydacyjną przed wolnymi rodnikami, stresem oksydacyjnym. No generalnie to jest taka maska, która sprawia, że skóra zdecydowanie wygląda lepiej. Producent tu pisze, żeby ją nakładać na ile? Na 10 minut. Ja nakładam ją na dłużej, bo na jakieś 20. No i ona też jest ważna 3 miesiące od otwarcia, także no tutaj to też świadczy o tym, że jednak tych składników naturalnych jest więcej. To jest dość droga maska, fakt, muszę przyznać, ale naprawdę świetnie mi się sprawdziła, dlatego też Wam ją pokazuję. Natomiast mam tutaj też opcje takie budżetowe, które po prostu myślę, że są hitem ubiegłego roku. Ja już nie wiem, ile tych opakowań zużyłam, szczerze Wam powiem. To są marki Botanic Skin Food. Tutaj mam akurat 3, natomiast chyba ogólnie dostępnych jest 4. Z tego co pamiętam, tu mam maskę przeciwzmarszczkową, zieloną maskę algową typu peel off i czarna maseczka oczyszczająca. I to są te 3, które ja lubię zdecydowanie najbardziej. Jeżeli chodzi o tę maseczkę przeciwzmarszczkową, to ja bym powiedziała, że to jest właśnie taka typowa maseczka bankietowa. Kiedy chcecie poprawić stan swojej skóry, ją tak super nawilżyć i sprawić, że ona będzie wyglądać lepiej, to ta naprawdę koi i naprawdę nawilża, rewelacja. Bardzo również lubię tę maseczkę peel off zieloną algową, tylko pamiętajcie, że pod takie maski warto nałożyć serum pod spód, wtedy też jakby ten efekt będzie lepszy. Ja ją bardzo często mieszam z jakimś hydrolatem, żeby jeszcze jakby spotęgować jej działanie. Bardzo fajna. Tutaj w środku macie proszek, ta reszta jest takimi płynnymi kremowymi. Tutaj mamy proszek, także to trzeba sobie właśnie rozrobić. A ta oczyszczająca to jest moim zdaniem jedna z lepszych maseczek oczyszczających, która mnie, że tak powiem, spotkała, ponieważ w większości po takich oczyszczających maskach od razu można czuć takie ściągnięcie skóry, potrzebę nawilżenia, po tej czego absolutnie nie ma, także myślę, że ona również się sprawdzi cerom na przykład suchym.
i nie podrażni Was. To, co też fajne jest w marce Botanic Skin Food, to to, że z tyłu macie wypisane wszystkie składniki, które tutaj można znaleźć i ich działanie, także jakby ten skład też jest dość mocno przejrzysty, co moim zdaniem jest jak najbardziej na plus. Te maski dostaniecie w naturze. Ja bym bardzo chciała, żeby one się pojawiły gdzieś tam w większych pojemnościach, bo bym kupiła od razu zdecydowanie. I mam jeszcze jeden peeling do twarzy, to jest peeling marki Taupe. Jeden chyba z bardziej popularnych peelingów właśnie tutaj też na YouTubie. No i tutaj mamy peeling od Taupe, trzy enzymy, papaina, bromelaina, keratynaza, przepraszam. No i faktycznie to jest fajny peeling, który złuszcza ten naskórek w taki nienachalny sposób. Nie wymaga to od Was tarcia, także naprawdę rewelacja i mogę Wam go również polecić. Jeżeli chodzi o maski różnego typu, to ja bardzo je lubię, nie powiem, że nie, ale też często ich unikałam na samą myśl zmywania, ponieważ jak dobrze wiecie, niektóre maski, szczególnie te glinkowe, później zmyć to jest po prostu tragedia. Trochę się wybiłam z rytmu i nie do końca wiem, na czym skończyłam, ale chyba na tym. Także też rzeczą, która całkowicie zmieniła ubiegły rok, a jest taka bardzo, bardzo prosta, są to takie gąbki. Tu jest akurat marka EcoTools, ale wiem, że takie podobne gąbeczki możecie dostać na przykład w Rossmanie. Ja te kupiłam akurat w TK Maxie. Były trzy, także już jeden jest jakby w użytku. No i to jest po prostu rewelacja, naprawdę. Słuchajcie, jeżeli lubicie maski glinkowe, ale tak jak ja, nie lubicie ich zmywać, albo w ogóle takie, wiecie, ciężko zastygające maski, to jest po prostu petarda totalna. To zmywa maski w dosłownie okamgnieniu. To jest też coś, co ja na pewno będę ze sobą zabierać na wyjazdy, ponieważ moja jakby taka rutyna, jeżeli chodzi o demakijaż, to ja ten olejek, którym na początku masuję całą twarz i makijaż, zazwyczaj zmywałam ręcznikiem, takim małym ręcznikiem do twarzy namoczony po prostu ciepłą wodą. No ale, wiecie, w środowisku domowym okej, nie ma z tym problemu, bo ja od razu ten ręcznik sobie wrzucam do prania, no i na bieżąco po prostu ręczniki piorę, także z tym absolutnie nie ma problemu. Ale w momencie, gdy na przykład wyjeżdżamy na tydzień czasu gdzieś za granicę, no to ja w tym momencie tych ręczników muszę brać, nie wiem, z 10, żeby też domyć, jakby wiecie, te filtry wszystkie z twarzy i tak dalej, żebym miała też zapas. No i to się wtedy robi dość mocno upierdliwe, więc to będzie super rozwiązaniem, jeżeli chodzi o to i naprawdę zmienia to wszystko, także polecam Wam się zainteresować. Wiem, że w Rossmanie one kosztują parę złotych, także rewelacja, ja za te zapłaciłam trochę więcej, bo one są z jakichś tam ekologicznych rzeczy zrobione, ale jakby nie żałuję absolutnie zakupu. Również czymś, co używam przez cały rok i jestem też z siebie dumna, jeżeli chodzi o to, to są właśnie te ekologiczne bawełniane ręczniczki marki Tami. To możecie również dostać w Rossmanie. Także jestem naprawdę zadowolona, ponieważ to są w 100% wykonane ręczniczki z bawełny i one są również biodegradowalne w całości, także jestem jak najbardziej zadowolona. One są też bardzo wygodne, bo są w kształcie właśnie takiego prostokąta, które się jeszcze tam rozkłada, także zdecydowanie mogę Wam również to polecić. Dobra, chyba jeżeli chodzi o twarz, mamy wszystko. Teraz może takie produkty Wam pokażę z takiej kategorii przypadkowej, gdzie mam dosłownie po jednym produkcie i później przejdziemy do włosów, bo tu również mam kilka produktów. Pierwszą rzeczą, która mnie naprawdę bardzo zachwyciła i chyba już na ten moment będę jej wierna, jest to właśnie marka BeBio, tak? Tak się nazywa? Tak. No i to jest marka Ewy Chodakowskiej. To jest Deorol, nie jest to antyperspirant, tak jak mi ostatnio ktoś poprawił. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o takie działanie zapobieganiu, nie wiem, przykremu zapachowi, to działa jak najbardziej. To może faktycznie nie zatrzyma potliwości. Ja jakby nie mam z tym nadmiernych problemów, ale no tak jak Wam mówię, przetestowałam, to już jest moja też druga kulka. Przetestowałam też w bardzo wysokich temperaturach na wakacjach, sprawdza mi się świetnie, no ale nie wiem, jak to właśnie będzie z osobami, które, nie wiem, nadmiernie się pocą, nie mam pojęcia po prostu. U mnie, tak jak mówię, sprawdza to się świetnie i na pewno na razie z tym zostanę.
Kolejną rzeczą, którą możecie znaleźć też w Rossmanie, także fajnie, jest coś, czym na początku w ogóle się nie polubiłam, a wręcz nie do końca mi to przypadło do gustu. To jest właśnie taki płyn do płukania marki Nature On i to jest wybielający płyn do higieny jamy ustnej Coconut White. No i właśnie ten smak kokosa, pomimo że ja kokos lubię, nie do końca mi tutaj na początku grał, ale muszę stwierdzić, że po jakimś czasie przekonałam się i sprawdza mi się to super. To jest też taki naturalny płyn do płukania jamy ustnej, który przede wszystkim nie ma alkoholu, ma jakieś tam same naturalne składniki, więc też super, ale też świetnie działa, naprawdę odświeża oddech. Także pod tym względem jestem naprawdę zadowolona i już, nie wiem, zużyłam z 5 opakowań, także sporo. No i to jest zdecydowanie coś, co mogę Wam po prostu polecić na ten moment. Te produkty również bardzo dużo zmieniły w moim życiu, jeżeli chodzi o poprzedni rok. Pokażę Wam jedną rzecz, aczkolwiek używam wszystkich możliwych. To jest marka Ginger Organic. Tutaj mam akurat wkładki po prostu, ale używałam też i tamponów, i podpasek oni chyba nie mają z tej marki, używałam innych. No to są zdecydowanie rzeczy ekologiczne z certyfikatami, bawełniane, przyjazne dla skóry. Ja nie wiem, dlaczego ja tak późno jakby się zabrałam za ten temat, ponieważ staram się, tak jak widzicie, przekształcić pielęgnację moją na tę bardziej naturalną. A zapomniałam o tym bardzo istotnym czynniku, który jakby no co miesiąc nas dotyka i dotyka nas od wewnątrz zdecydowanie. Ja jednak jestem zwolenniczką tamponów, bo jest mi tak po prostu wygodniej. No i muszę stwierdzić, że akurat tampony tej marki są naprawdę fajne. One może no nie trzymają tak dobrze jak, nie wiem, z Tampaxa, chociażby to są te, które ja wcześniej używałam. Ale nie przeszkadza mi to na tyle, żeby je po prostu no, częściej wymieniać. Także to są też produkty, które zdecydowanie Wam mogę polecić i no, poprawiają po prostu komfort życia, że tak powiem. Dobra, tutaj mam jeszcze chyba jedną rzecz w sumie z takiej kategorii dość przypadkowej, która również już ze mną zostanie i zużyłam kilka opakowań. Ja generalnie mam genetyczny problem ze stopami, że tak powiem. Mam problem z suchością na piętach i w okolicach, nie śródstopia, tylko powiedzmy palców, że tak powiem. No i to jakby nie jest moja wina, co bym nie robiła, to i tak zawsze to do mnie wraca jak bumerang. Oczywiście jakby nawilżam te stopy, ale nie zawsze to daje po prostu takie efekty, jakich ja bym sobie życzyła. A często też nie mam czasu na wiecie, na te skarpetki złuszczające, bo nie wiem, za późno sobie o czymś przypomnę i nagle jakiś tam wyjazd wyskakuje czy coś. Więc wtedy z pomocą służą mi takie skarpetki. To nie są skarpetki złuszczające, to są skarpetki regenerujące. No i słuchajcie, właśnie to jest coś, co ja znalazłam w drogerii, to też możecie dostać w Rossmanie, przed naszym wyjazdem, gdzie? Na KOS, tak, w lipcu. Za późno się zorientowałam o tym, żeby po prostu zrobić sobie to złuszczanie. No i mówię, no kurczę, tak słabo trochę to wygląda, ale kupiłam właśnie te skarpetki i muszę Wam powiedzieć, że po użyciu ja już widziałam efekty, ale to nie były efekty, które zmywały się, wiecie, po kąpieli. Faktycznie gdzieś te składniki wnikały w stopy i one były nawilżone i wygładzone przez kilka ładnych dni, także w moim przypadku satysfakcjonuje mnie to. Te skarpetki mają masło shea, olej makadamia, mocznik, ale popatrzmy też w składzie, co tutaj jest, bo to, że producent pisze, to jedno, ale tak, mają faktycznie mocznik, mają masło shea dość blisko w składzie, jakieś tam ekstrakty z owoców różnych, różnistych, z papai, z jabłka i tak dalej, i tak dalej. Także ten skład jest naprawdę w porządku. Nie jest może, wiecie, idealny, ale jest w porządku zdecydowanie. Także mogę Wam polecić te skarpetki, jeżeli macie podobne problemy do moich. A myślę, że no niestety dość sporo osób takie problemy ma, ale mało kto o tym mówi. Dla mnie to nie jest absolutnie żadna wstydliwa rzecz. Po prostu taki typ, nic z tym nie zrobię, nic na to nie poradzę. Trzeba po prostu jakoś sobie, no tak jak mówię, radzić z tym. No i przy okazji, jak już gdzieś tam w stopach siedzimy, to bym chciała Wam pokazać jeden krem, który mnie na maksa zauroczył.
No i on też dostał jakąś tam nagrodę International Success of the Year 2019. No i to jest krem od Eveline. Słuchajcie, to jest po prostu autentycznie opatrunek na stopy. Rewelacja. To jest krem, który się nazywa Extra SOS, Extra Soft, nie wiem, bo to naklejka mi tutaj przysłania to. No i to jest intensywnie regenerujący krem maska do stóp z 5% mocznikiem, lanoliną. No jest to przeznaczony krem do popękanej, szorstkiej skóry stóp, czyli mojej. No i muszę Wam przyznać, że ten krem działa naprawdę bardzo dobrze. Mi on już tu się kończy i zdecydowanie idę, kupuję od razu kolejny. Ta konsystencja jest bardzo gęsta, bardzo bogata. Jedyne, co mi trochę przeszkadza, to jego zapach. Bo o ile na pierwszy rzut on mi się bardzo kojarzy z kremem Nivea, chyba, to po prostu ten zapach jest dla mnie zbyt intensywny. Może wielu osobom on nie będzie przeszkadzał, ale no jak dla mnie, ja mam problemy z zapachami. Wiecie to na pewno, o ile mnie oglądacie. No i mi to przeszkadza, ale krem bardzo dobrze działa, także polecam Wam jak najbardziej. Możecie go dostać w drogerii, nie jest drogi, także czego chcieć więcej. Dobra, to może teraz ciało, bo tutaj mam dosłownie kilka produktów, dwa chyba, o ile dobrze widzę, trzy. No i zacznijmy od czegoś do mycia ciała. Tutaj po prostu nawet nie ma o czym mówić. Zdecydowanie konkurencję zdeklasował Yoop. Tu Wam pokazuję przykładowy, bo jest ładny, czysty i świeży, ale no, u nas się tego przewija masę. Używamy tego kompleksowo, rodzinnie, wszyscy się w tym kąpią. Także jak najbardziej, jeżeli w ogóle chodzi o Yoop, to u nas wszystkie mydła są tylko i wyłącznie tej marki. Nie kupiłam w ubiegłym roku żadnego innego, zarówno do rąk, jak i te kuchenne, jak i właśnie pod prysznic. Super rewelacja, naprawdę polecam Wam serdecznie, mają super składy. No niczego więcej nie można chcieć od takiego produktu. No i kolejno Wam pokażę olejek do ciała. Jak wiecie, ja nie cierpię balsamów, to jest po prostu dla mnie kara totalna za... No nie lubię, nie przepadam. Za to olejki bardzo, bo jest to o wiele szybsze i jakby ja dłużej czuję efekty tego olejku na swoim ciele. No i pokażę Wam olejek marki K, ponieważ to już jest też moje trzecie opakowanie i uważam, że są zdecydowanie najlepsze olejki. Nie są może najtańsze, bo tutaj mamy 100 ml i za to musimy zapłacić 20 parę złotych, no także mogłyby być odrobinę tańsze zdecydowanie, aczkolwiek ich działanie rekompensuje wszystko. Tutaj mam akurat orzeźwiający i tutaj mamy olejek eukaliptusowy, olejek mięty pieprzowej, jodłowy, sosnowy itd., ale tych... opcji, że tak powiem, zapachowych jest kilka. Nie wiem, czy jest to gdzieś dostępne stacjonarnie. Ja to kupuję w internetowej aptece, w aptece Gemini za każdym razem. No i w tym konkretnym olejku nie ma żadnych wypełniaczy. Tu są same olejki eteryczne również, które po prostu dogłębnie nawilżają skórę, więc no to po prostu jest bezkonkurencyjne. Polecam Wam z całego serca. No i ostatnią rzeczą do ciała, ale to już jakby przechodzimy do tej kategorii, powiedzmy, opalania się, no bo tutaj też chciałabym pokazać Wam jedną rzecz, jeżeli chodzi o ciało i jedną, jeżeli chodzi o twarz. To na pewno nie jest naturalna rzecz, aczkolwiek myślę, że w głównej mierze to się przyczyniło do tego, że moja opalenizna bardzo szybko do mnie przyszła i też za szybko nie poszła. To jest Avon. Balsam z beta-karotenem przyspieszający opalanie. No i w ubiegłym roku ja chyba zużyłam 3 lub 4 opakowania tego, więc sporo, że tak powiem. To ma bardzo mało SPF, bo około 6 chyba, albo 7. Ale muszę Wam powiedzieć tak, na ten moment mamy drugą połowę stycznia, bo teraz właśnie nagrywam tych ulubieńców. My na naszych ostatnich wakacjach byliśmy we wrześniu, a muszę Wam powiedzieć, jak teraz się patrzę, bo mam gołe nogi, ale nie będę Wam się pokazywać. Ja dalej mam opaleniznę, to może nie jest aż tak intensywny odcień opalenizny, ale jednak jest. No i myślę, że to jest też produkt, który do tego się przyczynił, no ale też zdecydowanie ten olejek, bo jak powszechnie wiadomo, nawilżenie skóry przyczynia się temu, żeby ta opalenizna dłużej z nami została. Ale no, to jest po prostu coś rewelacyjnego i jeżeli po prostu chcecie dość szybko uzyskać ładny kolor opalenizny, to polecam. Ale też uważajcie na to,
i może niekoniecznie, wiecie, przy początkowej fazie opalania się postawcie tylko na to, ponieważ jeżeli jesteście bardzo blade, no to się po prostu spalicie. No ale można to nałożyć na przykład na jakiś krem z wyższym filtrem i wtedy macie dwa w jednym i protekcję, ale też jakby przyspieszenie i dogłębne wnikanie właśnie tych składników tutaj. Także polecam Wam to również. No jak już jesteśmy w tych kwestiach, jeżeli chodzi o opalanie się, to również jeden krem mnie bardzo zachwycił, jeżeli chodzi o twarz, bo tutaj mam jakby z tym największy problem. Ja nie wiem, dlaczego ja tak mam, ale mi ciało raczej dość szybko się opala, ale twarz po prostu, no nie chcę za Boga się opalić. Nie wiem, o co chodzi, ale nie chcę. No i muszę jakoś sobie radzić, no bo po prostu później wygląda to dość śmiesznie, że mam całe ciało ładnie opalone, a twarz po prostu blada jak wiadomo co. Jak moje ubranie, że tak powiem. Także znalazłam również taki produkt z Bioderma. I tutaj mamy 50, także super, więc mamy wysoką ochronę, ale to jest krem, który ma po prostu w sobie kolor. I to jest niby odcień jasny, ale nie, to nie jest odcień jasny, wierzcie mi, to też jest coś, co oksyduje, ale jak ja już jestem tak w takiej fazie opalania się, że tak powiem, to on jest dla mnie dobry, a jak już jestem taka dość opalona, to on już jest nawet na jasny, za jasny, zobaczcie. Ja bym powiedziała, że to jest naprawdę fajny kolor, bo on nie wpada w takie pomarańczowe tony, przynajmniej na mojej karnacji, bo jeżeli jesteście, nie wiem, bardzo białe i się opalacie tam, nie wiem, na czerwono, czy ciężko Wam uzyskać taki brązowy kolor, to on faktycznie wtedy może wyglądać pomarańczowo, ale jak już macie taki fajny odcień, wiecie, oliwkowej karnacji przy opalaniu się, no to on się super wtopi. To jest też produkt, który zastyga, także można się kąpać, później go dokładać, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Ten zapach jest taki bardzo delikatny. Czuć tu filtr, ale czuć też jakiś tam inny taki kremowy zapach. Nie przeszkadza mi to absolutnie. Jedyne co to jest bardzo płynne, więc na to trzeba uważać, żeby nie zostawiać tego w pełnym słońcu, bo szybko może Wam to się rozciapciać. Jest to też ważne, tylko 6 miesięcy do otwarcia, także no niedużo. Jaka tu jest pojemność? 40 ml, także sporo. Mi tu jeszcze całkiem dużo tego produktu zostało, ale niedługo też wyjeżdżamy, więc jeszcze uda mi się go zużyć, no a później go po prostu wyrzucę, trudno. Dobra, kochani, przechodzimy do czego? Aha, tutaj mam jeszcze jeden taki randomowy, że tak powiem, produkt i przechodzimy do włosów. I to jest coś, co ja musiałam Wam po prostu pokazać, bo to również podbiło moje serce w ubiegłym roku przy końcówce. I to jest Eveline Egyptian Miracle. Słuchajcie, ja już tego zużyłam naprawdę bardzo dużo, bo uważam, że to jest po prostu rewelacyjny produkt. Zobaczcie, tu już denko prześwituje trochę. Ja faktycznie w głównej mierze używam tego do pielęgnacji moich ust, jako taki po prostu, jako taka baza lub jako produkt pielęgnujący po prostu moje usta, ale to też świetnie się nadaje jako taka maska do twarzy. Próbowałam używać tego jako nie wiem, krem nocny, ale niestety mnie to koszmarnie zapchało, ale jestem w stanie zrozumieć dlaczego. Ponieważ to jest krem, który składa się tylko i wyłącznie z 7 składników, z 7 naturalnych składników, ale na pierwszym miejscu w składzie, tutaj nie ma składu, jest na kartoniku, ale pamiętam, że na pierwszym miejscu w składzie była oliwa z oliwek, no i to z pewnością mnie zapchało właśnie, bo tam macie i propolis, i jakiś tam pyłek pszczeli i tak dalej, także skład jest po prostu rewelacyjny. Produkt jest tani, wiem, że wiele osób kupiło go z mojego polecenia i wiem, że Wam się też sprawdzał, także tym bardziej się cieszę. No i uważam, że to jest naprawdę bardzo wielofunkcyjny produkt. Możecie go używać jako zabezpieczenie końcówek włosów, możecie go używać do twarzy, do ciała. No gdzie chcecie, po prostu Wam na pewno pomoże i przyniesie ulgę. Ja naprawdę polecam z całego serca. Dobra, przechodzimy do włosów. I tu jakby miałam największy dylemat. Z tego względu, że moje włosy na przestrzeni roku przeszły bardzo dużą transformację. Fakt, że one też jakby przez znaczną część roku, bo przez jakieś 9 miesięcy, 10 może nawet, więc znaczną, były w kolorze blond. No i do tego zużywałam zupełnie inne kosmetyki.
o których wspomnę Wam tutaj, bo już ich po prostu nie mam. Zdecydowanie na początku przypadło mi do gustu duo, że tak powiem, od Kerastase, czyli cement. Zużyłam chyba ze dwa opakowania, zarówno szamponu, jak i właśnie tej odżywki cementowej. No i pomimo, że jest to Kerastase, że to nie ma dobrego składu, efekty na włosach były genialne. One na pewno nie były długofalowe i ja sobie zdaję z tego sprawę oczywiście, ale po prostu wizualny efekt był rewelacyjny, także muszę o tym wspomnieć. Muszę również wspomnieć o Laplexie, który również zużyłam chyba w ilości trzech opakowań, o może tak, więc też muszę o tym wspomnieć. Później w czerwcu przyszedł moment, kiedy podałam swoje włosy keratynowemu prostowaniu i to była po prostu jedna z lepszych decyzji i ja na pewno skuszę się na ten zabieg właśnie niedługo, ponieważ to był moment, kiedy faktycznie ja już zauważyłam, że ten blond zaczyna te moje włosy niszczyć, a może niekoniecznie blond, a jakby wiecie, to ciągłe rozjaśnianie. Moje włosy partiami były powypadane i pamiętam, że jak właśnie byłam na tym keratynowym rozjaśnianiu, to ja tutaj te włosy, które wiecie są z tyłu, miałam dosłownie takie. One mi teraz urosły i są na długości całych moich włosów. Tutaj mi zaczynają też odrastać w końcu włosy, więc jakby wszystko idzie ku lepszemu i te włosy się zaczynają regenerować. Może na razie to po prostu wygląda dość głupio, że właśnie gdzieś mi tu te włosy sterczą, no ale na wszystko trzeba czasu, nie ma co się oszukiwać. No i wtedy też używałam głównie przy tym keratynowym prostowaniu, głównie używałam produktów marki Inoar. No i nie pokażę Wam tutaj jednego konkretnego, bo używałam też kilka serii. Bardzo fajną serią była seria do włosów blond, zarówno szampon, jak i odżywka. To też nie są tylko produkty do typowo do keratynowego prostowania włosów. One po prostu nie mają PEG-ów, SLS-ów i tak dalej, silikonów, alkoholu, więc one krzywdy Wam na pewno nie zrobią. One się po prostu nie pienią tak bardzo jak takie tradycyjne szampony. Ale naprawdę były bardzo, bardzo fajne, także to Wam również mogę polecić, jeżeli potrzebujecie czegoś takiego. No ale później jak już postanowiłam, że wrócę do ciemnego koloru włosów, co uwierzcie mi, nie było na początku proste, ciężko mi się było przyzwyczaić, no ale jednak siła wyższa i bardziej mi zależało na tym, żeby te moje włosy trochę odpoczęły i się zdecydowanie zregenerowały. No i też co Wam muszę powiedzieć, to to, że ja ostatni raz włosy, znaczy raz, jedyny, kiedy farbowałam włosy na ciemniejszy kolor, to był właśnie październik. No i od tego czasu nie farbowałam ich. No i tak zastanawiam się, czy po prostu nie wrócić do moich naturalnych. Mój naturalny kolor jest niewiele jaśniejszy i może nie aż tak ciepły jak ten, więc myślę, że ten proces odrastania nie byłby aż tak drastyczny, jak w przypadku, wiecie, schodzenia z blondu po prostu. Więc biorę taką opcję pod uwagę. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie, także na razie jeszcze nie powiem, jaka finalnie moja decyzja jest, ale jak już jakby wróciłam do tego ciemnego koloru włosów, to zaczęłam też używać tych bardziej naturalnych produktów znowu. Wróciłam też do rzeczy, którą wcześniej już kupiłam, ale przerwałam jej używanie właśnie w momencie tej keratyny, no bo nie mogłam. To jest marka Alterna, nie mylcie tego z Alterrą, która jest w Rossmanie. To są dość drogie kosmetyki, to jest seria kawiorowa. No i słuchajcie, ja to kupiłam omyłkowo. Chciałam kupić po prostu ten szampon z serii kawiorowej, a kupiłam coś, co jest pre-shampoo, czyli coś, co używacie przed nałożeniem szamponu. Muszę też przyznać, że nie używam tego przy każdym myciu, bo po prostu nie mam kompletnie czasu na to, żeby najpierw chodzić z jednym produktem, nie wiem, 15 czy 20 minut, potem myć włosy, wiecie o co chodzi. Ale staram się raz w tygodniu tego używać. No i tu już mi zostało tego dosłownie tyle, także końcówka. Ale muszę stwierdzić, bo też marka Alterra jest taką może trochę bardziej naturalną, ale no nie stuprocentowo. Ma dość spory zasób jakby tych składników naturalnych i aktywnych. I to jest produkt, który faktycznie moje włosy bardzo zmiękcza, powodują, że one się błyszczą tak rewelacyjnie. I jest to super produkt, no ale jednak dość upierdliwy w działaniu. Natomiast jego efekt jest tak zadowalający, że mimo wszystko pokażę Wam go w ulubieńcach, bo ja go właśnie używałam gdzieś od początku roku, także on gdzieś cały rok ze mną był. Szamponem, który ostatnio używam, jak jeden mi się kończy, to kupuję drugi w różnych, że tak powiem, seriach, bo ich też jest kilka.
To jest marka, którą możecie dostać w Rossmanie, ale też nie zawsze. U mnie na przykład ona jest bardzo często wykupiona. To jest marka Mysterium. No i tu już mamy po prostu całkowicie naturalne szampony z super składem. One się całkiem fajnie pienią mimo wszystko. To nie jest, wiecie, taka piana, jaką uzyskacie przy takim normalnym szamponie, ale mimo wszystko jest ok. W ogóle te produkty tej marki mnie bardzo zaciekawiły i już też używałam kilka odżywek i naprawdę jestem zadowolona. Włosy są w dobrej kondycji i generalnie myślę, że w końcu coś z tego będzie i też co mnie zadowala, że one w końcu zaczynają jako taką, wiecie, błyszczeć i pokazywać, że żyją po prostu. Także szampon jest naprawdę super, tu Wam pokazuję nowy, bo jest po prostu jeszcze ładny, a wiecie, stary już jest taki pod prysznicem, nie za ciekawy. No i też pokażę Wam maskę, do której wróciłam, którą już zużyłam, jakby jedno opakowanie to jest również drugie, ale też na przestrzeni tego roku już wcześniej ją używałam, po prostu wróciłam po kilku ładnych miesiącach. No i słuchajcie, to jest Unven. I to jest akurat kiełki pszenicy i kakao do włosów wysokoporowatych, czyli takie, jakie mam zasadniczo, chociaż teraz myślę, że one już się zmieniają ku tej średnioporowatości gdzieś tam. No ale niemniej jednak to jest po prostu rewelacyjna maska, nic innego mi tak włosów nie nawilża, nie odżywia jak właśnie to. Ona też jest bardzo gęsta, tutaj mamy 200 ml, ona jest ważna 6 miesięcy od otwarcia. Polecam Wam z całego serca, bo po prostu robi robotę. Ostatnio też sobie zamówiłam te odżywki tej samej marki i właśnie testowałam już na razie jedną, otworzyłam i również sprawdza się naprawdę bardzo dobrze, także myślę, że po prostu zrobię taki comeback do marki Unven, bo te produkty są rewelacyjne. Dobra kochani, zmierzamy powoli ku końcowi. Jeszcze mam tylko jeden produkt do włosów i przejdziemy jeszcze przez zapachy, no bo to w sumie też jest jakaś tam odnoga pielęgnacji. Mam tutaj suchy szampon. U mnie często raczej nie możecie zobaczyć takich produktów, bo ja ich po prostu nie używam. Albo używam od wielkiego dzwonu. To jest akurat Love Beauty and Planet Organic Green Tea Delightful Detox. No i to jest wegański szampon, który nie ma aż tyle syfu jak na przykład te z Batiste i tak dalej. I to jest również marka dostępna w Rossmanie. Tutaj mamy 245 ml. Mi on już się kończy, ale słuchajcie, ja go naprawdę bardzo długo zużywałam, ponieważ ja wolę zdecydowanie umyć włosy niż po prostu użyć suchego szamponu. Używam tego tylko i wyłącznie, powiedzmy, w ten drugi dzień, ponieważ ja na ten moment myję włosy co dwa dni, kiedyś myłam codziennie, ale teraz już po prostu nie mam na to ochoty. Latem też może to bardziej sprzyja temu codziennemu myciu, a teraz po prostu nie mam na to ochoty, więc na ten drugi dzień jedynie sobie tutaj, wiecie, pryskam przy górze, żeby trochę te włosy odbić i ujdzie, dlatego bardzo mało tego szamponu zużywam, a ja go chyba cały rok po prostu miałam. Ale sprawdza się dobrze, no muszę powiedzieć, że sprawdza się dobrze. Ja nie jestem dużą fanką właśnie suchych szamponów, tak jak Wam mówię, ale ten jest naprawdę w porządku. Te z Batiste mi się nigdy nie sprawdzały, także cieszę się, że w końcu znalazłam produkt, który po prostu działa na mnie. No i dobra, przejdźmy do zapachów, które towarzyszyły mi w ubiegłym roku, będą towarzyszyć na pewno w tym i jeszcze w kolejnych, ponieważ to są takie moje naprawdę ulubione zapachy, do których wracam systematycznie. Zacznę od pierwszego, który... Nie, ten jest ze mną najdłużej. Choć wiem, że wyszło naprawdę dużo reedycji tego zapachu C, no to nie, no mi po prostu ten klasyczny odpowiada zdecydowanie najbardziej. To przepiękny zapach, który po prostu moim zdaniem charakteryzuje taką pewną siebie kobietę, świadomą, która po prostu chce ładnie pachnieć. Ja tutaj mam akurat też wodę perfumowaną, także zwróćcie na to uwagę, że wody perfumowane często jednak pachną inaczej niż wody toaletowe, nawet jeżeli to jest teoretycznie ten sam zapach. Ja kiedyś o tym też nie wiedziałam, ale faktycznie tak jest. Wody perfumowane z reguły po prostu pachną bardziej intensywnie i one z założenia mają być takie wieczorowe. Wody toaletowe mają już trochę delikatniejsze nuty i z reguły po prostu są do przeznaczenia dziennego. Niemniej jednak, pomimo że jest to woda perfumowana, ja bym powiedziała, że jest to zdecydowanie zapach bliskoskórny, który nie zostawia za sobą ogona. On się dość ładnie na ciele utrzymuje.
Niemniej jednak nie jest to zapach taki, wiecie, przytłaczający, który mógłby po prostu być w jakiś sposób nachalny dla kogoś. Dlatego to jest też świetny wybór do, nie wiem, pracy, czy w ogóle po prostu do użytku takiego dziennego, bo zdecydowanie nie będzie on natarczywy dla, nie wiem, waszych współpracowników, czy dla, powiedzmy, petentów, zależy gdzie oczywiście pracujecie. Dlatego to też mogę wam polecić go właśnie jako taki zapach typowo dzienny. Kolejnym zapachem dziennym, który wcale aż tak dobrze się nie utrzymuje, ale wybaczam mu to, ponieważ po prostu kocham ten zapach absolutnie. I to jest zapach, który mi się kojarzy z wakacjami od razu. Po prostu jak tylko się nim popryskam, to przywołują mi się takie wspaniałe, ciepłe dni. I to jest zapach od Dolce & Gabbana L'Imperatrice. Trójka. Ja tutaj mam największą możliwą pojemność 100 ml, to jest akurat woda toaletowa. No i też właśnie, co Wam przed chwilą mówiłam, to nie jest zapach, który się długo utrzymuje, ponieważ to jest również zapach bliskoskórny, który nie zostawia żadnego ogona, no i też dość szybko się zdecydowanie ulatnia. Ale ten zapach jest po prostu rewelacyjny, to jest typowo owocowy zapach. Możecie tutaj wyczuć melon, arbuz, właśnie czarną porzeczkę. Pachnie to po prostu jak lato, jeżeli lubicie takie typowo owocowe zapachy, to bardzo Wam się spodoba, ale to też nie jest taki zapach owocowy, ale słodki bardzo, wiecie, to jest orzeźwiający zapach, także no naprawdę, warte powąchania, jeżeli gdzieś będziecie w jakiejś perfumerii, to bardzo, bardzo Wam polecam, bo również bardzo wyjątkowo pachnie. No i ostatnim zapachem, który również ze mną przez cały rok był i będzie... Ale to już nie jest absolutnie zapach na dzień, to jest zapach typowo wieczorowy i nie polecam Wam go używać właśnie w trakcie dnia, zwłaszcza gdzieś wśród ludzi. To jest Versace Crystal Nua. Ja mam akurat wodę perfumowaną i tutaj mamy 50 ml, czyli również największą możliwą produkowaną pojemność przez Versace, jeżeli chodzi o wodę perfumowaną. Ten zapach mi się po prostu tak podoba, że stwierdziłam, że mniejszej nie ma po prostu sensu brać. Jak to Olfactoria stwierdziła, ponieważ jakby ona mnie bardzo zaintrygowała tym zapachem konkretnym, ona określiła ten zapach jako zapach prostytutki. Zgadzam się z tym, ale też bym powiedziała, że to jest właśnie taki idealny zapach na wieczór, na randkę i uwierzcie mi, nikt nie przejdzie obojętny obok tego zapachu. I nieważne, czy to będzie, nie wiem, Wasz partner, czy obcy mężczyzna, ale po prostu ten zapach ma coś takiego w sobie, że ludzie się obracają i są zaintrygowani tym zapachem. To jest zdecydowanie właśnie zapach takiej bardzo pełnej siebie kobiety, zdecydowanie. Ja tutaj wyczuwam bardzo takie pudrowe nuty, ale takie uwodzicielskie. No i jest to zapach specyficzny, jest on dość ciężki i on bardzo długo się utrzymuje na skórze, bardzo długo, uwierzcie mi. Także polecam Wam powąchać. To jest mimo wszystko, pomimo że on jest właśnie dość ciężkim zapachem, ale to nie jest absolutnie nic w stylu, nie wiem, Black Opium, czy coś w ten deseń, takie wiecie, sandałowe nuty, nie. Bardziej pudrowe zdecydowanie. Także również jeżeli macie możliwość, powąchajcie sobie i sprawdźcie, czy Wam odpowiada. Dobra kochani, wszystko, słuchajcie, ja mam tutaj ponad godzinę materiału, a za dużo do cięcia nie mam, bo w większości gadam. Gardło już mi po prostu wyschło na wiór totalnie. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was dotrwał do końca, dajcie mi w ogóle znać, bo jestem ciekawa, czy ktoś dooglądał mnie do końca. I zastanawiam się, czy może nie podzielić tego filmu na dwie części, bo nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek obejrzy go w całości. Ale tak, to byli wszyscy moi ulubieńcy pielęgnacyjni. Bardzo dużo tych rzeczy było, wiem o tym, ale to były wszystkie perełki, o których z przyjemnością Wam po prostu opowiedziałam. No i mam nadzieję, że ten rok 2020 również będzie obfitował w ciekawe nowości. Także już nie będę przedłużać. Dziękuję Wam za oglądanie, za Wasz poświęcony czas i widzimy się następnym razem. Pa, pa!